Cześć, witam Was w kolejnym podcaście. Słuchajcie, tytuł jest dosyć przekorny. Niektórzy będą wieszać na mnie psy za to, co za chwilę powiem. Natomiast wydaje mi się, że jestem już na tyle doświadczony, że mogę wypowiedzieć swoje zdanie na temat folii ochronnych, które są aktualnie na rynku stosowane. Moje doświadczenia, przemyślenia i ogólnie kwestie, które. Wydaje mi się, że panują na rynku. Oczywiście to jest tylko moja opinia. Nie każdy musi się z nim zgadzać. Natomiast patrząc na YouTube'a, na mój kanał, mam film o dokładnie z takim cementyłem. Cała prawda, o powogach ceramicznych, który ma 44 tysiące wyświetleń. Myślę, że tam powinienem zaktualizować wiedzę, tam powinienem zaktualizować to, co zostało przekazane. Choć nie jest to dalej nieprawda, ale rynek i technologia poszło naprzód. I przy foliach ochronnych również chciałbym wyrazić swoje zdanie. Zapraszam do odcinka. Słuchajcie, kwestia folii ochronnych jest aktualnie dosyć trudna, moim zdaniem. Oczywiście, nie musi być trudna, jeżeli odpowiednio sobie dobierzemy partnerów do współpracy. Natomiast mamy na rynku dosyć duże podziały, mianowicie. Możemy dostać materiały, które mają oficjalną dystrybucję, oficjalną markę, w przeróżnych przedziałach cenowych. Tutaj naprawdę rozpiętość finansowa zakupu materiału jest gigantyczna, co nie zawsze przekłada się oczywiście na jakość pracy, jakość materiału itd. Pozwólcie, że nie będę wchodził w szczegóły, jeżeli chodzi o marki, bo nie chciałbym nikogo dyskredytować, tym bardziej, że raczej z wszystkimi żyłem w zgodzie. Natomiast różne historie miałem w ciągu swojego doświadczenia. W pracy z materiałami, w związku z czym y, różnie też bywało, jeżeli chodzi o y, zarówno jakość materiałów, jak i jakość aplikacji i różnych innych sytuacji. Kilka Wam dzisiaj przytoczę, żebyście mniej więcej znali pogląd mojego doświadczenia i z czego wynika taka opinia. Y, no i finalnie, jaka to będzie właśnie opinia. I słuchajcie, myślę, że właśnie od tej opinii zacznę. Uważam, że jeżeli chodzi o. Temat folii ochronnych powinniśmy się bardzo mocno najpierw zastanowić, czy my wiemy, czym pracujemy. Jako, że widzicie, aktualnie mam na sobie e, nie wiem, sweter, bluzę Xpela. E, świadczy to o niczym innym, jak o tym, że zostałem ich partnerem. E, Zamawiam od nich materiał, pracuję na tej folii. Przeszedłem również profesjonalne szkolenie razem z Miłoszem, z moim pracownikiem. E, prosto w, w firmie przedstawiciela, czyli w, w Dateksie w Poznaniu. I tam dowiedziałem się sporo ciekawych rzeczy, i nawet nie tyle, co nauczyłem się oklejać, bo to nie było specjalnie dla mnie skomplikowane. Nie, nie mówię, jakieś takie niuanse na pewno gdzieś tam pomogły. Natomiast dowiedziałem się, z czego wynikają błędy z poprzednich realizacji. I tak jak zawsze na materiałach wspominałem, ja nie jestem w raperem, ja jestem detailerem i z tego się wywodzę. Wraperów zatrudniam. Przychodzili do mnie, do firmy, oklejać samochody różni specjaliści. Były to osoby, które miały przeróżne doświadczenie na przeróżnych materiałach. Były to osoby, które również pracowały w najlepszych w Polsce firmach, a nawet niektórzy pracowali w najlepszych na świecie firmach. W związku z czym dawałem im kredyt zaufania, że wiedzą, co robią. Okazuje się, że ta wiedza była dosyć skomplikowana. Mam na myśli to, że zdarzały się jakieś błędy aplikacyjne, zdarzały się jakieś sytuacje, w których Coś było widać na folii, coś było widać na powierzchni, no i ciężko było zarzucać winę aplikatorom, w momencie, kiedy nie wiedziałem z czego wynika błąd. I tutaj mamy pierwsze clue imprezy że, i tej opinii, że sam materiał nigdy nie będzie sprawiać problemu, jeżeli będziemy wiedzieć jak nim pracować. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w szkoleniu XPela, dlatego że dowiedziałem się jak funkcjonuje cały ten system, bo mamy nie tylko folię, mamy również specjalne płyny instalacyjne. Mamy specjalne rozcieńczenia do tych płynów, i no ogólnie dedykowany cały system, który pozwala nam pracować bez problemu, bez przeszkód w taki sposób, żeby niwelować ewentualne błędy oraz zły wygląd folii. Finalnie w końcu o to chodzi, żeby aplikacja była jak najbardziej ładna na samochodzie, żeby tej folii nie tylko nie było widać, ale też żeby nie było widać błędów właśnie wynikających z nieprawidłowej instalacji. Przejdę do rzeczy, bo niektórzy mogą dalej nie rozumieć, o co w sumie tak naprawdę mi chodzi. Mianowicie chodzi o wygląd folii na samochodzie. Czasami zdarzały się sytuacje, w których były jakieś pręgi, były jakieś cienie, duszki. No, syfki to jest wiadoma rzecz. Tu jest kwestia po prostu zanieczyszczenia pod folią. Na to raz mamy wpływ, raz nie mamy. Natomiast ważne jest wiedzieć, że można z tym walczyć. Można to w jakiś sposób próbować niwelować, nawet po czasie. Nie, oczywiście nie przy każdej folii, to jest coś, do czego właśnie chciałbym finalnie przejść. Natomiast chodzi właśnie o efekt finalny, efekt wizualny samochodu, który został zabezpieczony taką folią. I tutaj moje, mój brak doświadczenia, brak takiej stuprocentowej wiedzy, powodował właśnie nieświadomość, yy, która finalnie doprowadzała do tego, że usługa nie była perfekcyjna, nie była idealna. Przyznam, że ja na samym początku, jeżeli chodzi o folie ochronne, byłem bardzo sceptyczny. Nie chciałem takie usługi w ogóle wprowadzać do siebie, bo jednak uważałem, że folie widać, gdzieś tam tu jest jakaś krawędź zabrudzona, tutaj owady się wżerają i na lakierze to przepolerujemy, na folii już gdzieś tam nie jest to aż tak oczywiste. Więc byłem sceptycznie do tego wszystkiego nastawiony, ale właśnie wynikało to z tego, że moje doświadczenia opierały się tylko i wyłącznie na zakresach, które nie były idealnie zrobione. Aktualnie moja wiedza, moje doświadczenie pomagają mi rozpoznać i rozróżnić, czy coś jest błędem, czy coś jest bublem, czy coś jest po prostu wadą stricte samochodu, a nie z materiału, bo no nie oszukujmy się zdarza się oklejać samochody, które mają wady lakiernicze i niestety będą one świeciły z podfolii. To też trzeba gdzieś tam mieć z tę głowy, tą świadomość. Natomiast to zrażenie spowodowało, że długo szukałem odpowiedniej marki, odpowiedniej firmy. Która by kompleksowo chciała podejść do tematu nie tylko sprzedając folię, bo teraz właśnie tak to wygląda na rynku, że większość firm obsługując Was, chce was, Wam tylko sprzedawać. Nikogo nie interesuje edukacja, nikogo nie interesuje rzeczowa obsługa klienta. Przynajmniej z mojego doświadczenia słuchajcie, niektórzy handlowcy czy firmy sprzedające folię mogą się zaraz oburzyć, że o nie, 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 my do tego podchodzimy w porządku. Chodzi o kontakt z moją osobą. Nie miałem jeszcze firmy, która. Na tyle rzeczowo podeszłaby do tematu, żeby objaśnić, wyjaśnić, wytłumaczyć, pokazać na przykładzie, może zaprosić na jakieś małe szkolenie wprowadzające dotyczące materiału. Oczywiście wiem, że są szkolenia płatne i firmy zajmują się właśnie uczeniem oklejania. Natomiast problem w tym jest wszystkim taki, że jak ktoś coś potrafi, to uważa, że nie potrzebuje się szkolić. I tutaj jest pierwsze klucz właśnie mojego przemyślenia. Jak się okazuje, szkolić się trzeba za każdym razem. Jeżeli podejmujemy temat z nową firmą, bierzemy na tapetę albo na tapet nową markę do pracy, to musimy uwzględnić pierwsze co? Szkolenia na tym materiale. Dlatego że stricte materiał będzie się różnić znacząco, będzie to powodowało zupełnie inną pracę, inną jakość, inne wykończenie. Jeżeli nie będziemy wiedzieć, co wpływa finalnie na ten efekt, to wszystko może naprawdę wyglądać nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dobra, małe cięcie? Lecz to jak ty chcesz. Dobra, teraz troszeczkę o konkretach. Słuchajcie, miałem tutaj spotkanie z firmą, z marką, z którą współpracowałem przez pewien czas. No, osoby, które mnie śledzą, wiedzą o co chodzi. Mianowicie chodziło o rozwiązanie takiego problemu trochę reklamacyjnego, trochę takiego roszczeniowego, bo mieliśmy problem z pracą tą folią. Mianowicie nie dało się pozamykać dobrze krawędzi za pierwszym razem, bo finalnie gdzieś tam się udało do tego dojść. Jednak te aplikacje od nas wyjeżdżały i wyglądały dobrze. Natomiast była to walka. Walka po prostu z materiałem, który nie chciał się kleić. I tutaj próbowaliśmy dużo różnych metod na rozwiązanie problemu. Technik z tej firmy wprost powiedział, że jest to kwestia instalatora, że aplikator nie wie co robi z tego tytułu. No niestety ta aplikacja nie wychodzi. I teraz ma właśnie, mamy ten dysonans, dlatego że mam aplikatorów, którzy są turbo doświadczeni i codziennie aplikują folię na najwyższym poziomie, na bardzo skomplikowanych pojazdach i samochody wyglądają rewelacyjnie. A tutaj dostajemy informację, że nie wiemy, co robimy. Bardzo się to kłóciło z moim światopoglądem, w związku z czym zaprosiłem właśnie tę firmę, żeby przyjechali i wytłumaczyli dobra. To powiedzcie, co robimy źle, chcemy to zobaczyć. Mieliśmy oczywiście jakiś tam przykład i na tym przykładzie mieliśmy sobie trenować. Niestety. Tego osoby, która przyjechała coś prezentować, było na tyle wybujałe, że zamiast dojść do porozumienia, tak naprawdę doszło do kłótni. No i finalnie moja współpraca z Tomarką marką się zakończyła, no bo nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś poucza właściciela, który chce się czegoś nauczyć i czegoś się dowiedzieć, wprost mówiąc, że nie jest raperem, ale ma pewne problemy z folią w swojej firmie, a ta osoba będzie go poniżać, będzie go krytykować i i tylko uważać, że nie ma sensu rozmawiać z kimś, kto nie zna się na temacie. Słuchajcie, ja nie wpływam na politykę różnych firm, natomiast uważam, że taka polityka jest na pewno niesłuszna i, i na pewno nie prowadzi do niczego dobrego. Natomiast konsensus tamtej rozmowy był następujący. Jest potrzeba doprecyzowania sobie materiałów, którymi pracujemy pod kątem również nie tylko właśnie tej folii, ale płynów instalacyjnych. Co prawda, ja wiem już, że nigdy nie podejmę współpracy z firmą, jeśli chodzi o folię, która nie oferuje żadnych płynów instalacyjnych do swojego produktu, bo różnice w kleju są znaczące przy różnych markach i klej ten ma swoje właściwości, które odpowiadają oczywiście instalacji razem z konkretnym płynem. Czy to będzie płyn poślizgowy, czy to będzie specjalny żel instalacyjny, czy to będzie alkohol izopropylowy w rozcięcieniu z wodą i tak dalej. Jeżeli to nie jest. Z stricte określone to my nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy oczywiście na wyczucie próbujemy pracować tym materiałem natomiast jeżeli to nie jest w jakikolwiek sposób zaplanowane zbadane no to niestety nigdy nie będziemy mieć pewności czy aby na pewno folia nam nie zżółknie czy aby na pewno nie powstaną nam żadne linie adhezyjne żadne cienie duszki żadne silveringi i tak dalej i tak dalej no niestety nie jesteśmy w stanie tego wyczuć póki nikt nam nie da właśnie instrukcji i produktu do zakupienia. To jest bardzo ważne, żebyśmy my jako aplikatorzy mieli dostępny produkt. I to było właśnie w tej historii naj, najbardziej przykre, że dostałem instrukcję, aby poprawić sytuację z aplikacją tej folii, aby skorzystać z produktu, który tak naprawdę nie istniał. Chodziło o inny produkt, ale nie mieli go w sprzedaży. No i to był właśnie ten mankament w, tej, w tym wszystkim, że pracowaliśmy na produktach, swoich czy jakichś takich tożsamych, bo niestety tamten nie był do dyspozycji. Być może z tego wynikał problem, być może z czegoś innego, no teraz to już w sumie nie chce mi się tego analizować, natomiast jeszcze raz wspomnę o XPL-u. Będąc u nich na szkoleniu, okazuje się, że jakość tych płynów i rodzaj tych środków, których używamy do instalacji przekłada się bezpośrednio na Bezproblemowość tego procesu, na to, że nie mamy żadnych właśnie śladów pod folią i na to, że finalnie ta praca idzie płynnie, bardzo przyjemnie, a efekt jest taki, jaki sobie zaplanowaliśmy. Choć tutaj chciałem jeszcze nadmienić jedno słowo a propos Xpela, bo zanim poszedłem na szkolenie, podjęliśmy temat próbując tą folię, i to będzie taka przestroga, którą chciałbym znowu żeby wybrzmiała dosyć mocno. Oh. Coś czuję, że pójdzie wstaweczka. No i trochę opowiedziałem o tych takich nieprawidłowościach na rynku, które panują. I teraz chciałbym sam przyznać się do małego błędu. Podjęliśmy rękawice z XPL-em i stwierdziliśmy, że zamówimy sobie full fronta do BMW X7. Słuchajcie, ten materiał zaraz zobaczycie, jak ta instalacja postępowała, natomiast finalnie zapytałem się mojego instalatora, o werdykt, o opinię na temat materiału, którego chcemy w końcu do naszej firmy wziąć na stałe. Słuchajcie, opinia ta była nieprzychylna. Opinia ta była, materiał nie pasuje, formatka jakaś średnio dopasowana, pracowało się tym dziwnie. No i nie umiem w to do końca uwierzyć, dlatego że marka XPEL współpracuje z największymi firmami na świecie, przede wszystkim jest na całym świecie dostępna. Jest jedną z bardziej poważanych firm, jeżeli chodzi o PPF na świecie i tak stwierdziłem, że no jeden, jednorazowy temat nie może być miarodajny i trochę to tak wpuściłem, wypuściłem, ale mimo wszystko feedback był Jak się okazało, po szkoleniu albo w trakcie szkolenia nawet, Miłosz sam powiedział o kurcze, jak ja bym wiedział, to są takie małe niuanse ale jak ja bym o nich wiedział, to tą X7 zrobilibyśmy dużo, dużo lepiej Oczywiście to nie jest tak, że ta X7 źle wyszła, no bo jednak aplikator umie sobie poradzić z pewnymi rzeczami, wybrnąć z pewnych problemów, które ewentualnie mogą powstać, ale tych problemów wcale nie musi być. I tu znowu wracam do tematu płynów instalacyjnych, których na tą aplikację nie mieliśmy. Znowu przechodzę do odpowiednich proporcji, które na tej aplikacji były nieprawidłowe. To wszystko właśnie dostaliśmy w pigułce na szkoleniu. Zostało nam zaprezentowane, jak tą folią pracować, bo może się okazać, że dostajecie formatkę, która jest za krótka i się okazuje, że ktoś to specjalnie w taki sposób zaprojektował, żeby tą folię odpowiednio naciągnąć, żeby ona odpowiednio się poukładała na elemencie. No i to jest właśnie całe te klucz, że odpowiednia technologia od danego materiału wpływa na proces aplikacyjny, na to jak to finalnie będzie też wyglądało. Więc warto jest podchodzić do tego kompleksowo. Jeżeli mamy zamiar wziąć folię na warsztat do pracy, no, to trzeba do tego podejść kompleksowo razem z produktami do aplikacyjnymi oraz szkolenie techniczne, które pokazuje, jak pracować na tym materiale. Niektóre folie lubią parownicę i ciepłą wodę, niektóre nie mają w ogóle potrzeby, żeby tego używać. I tak dalej. Takich tematów jest naprawdę bardzo wiele. Więc fajnie, żeby przedstawiciel, który przychodzi do mnie i puka, ej, sprzedam ci materiał. To on nie ma mi sprzedać materiału i masz próbkę, zrób, zrób sobie coś z tym. Nie. On powinien przyjść i to jest taka w ogóle może też wskazówka dla wszystkich firm, które chciałyby to obejrzeć, albo oglądają właśnie ten materiał, którzy sprzedają folię, żeby przychodzić i zaprosić. Chodźcie na pokaz. Pokażemy Wam, jak pracować tym materiałem, żeby instalacja trwała na full body jeden dzień. Dlaczego nie? Jest to do zrobienia. Tylko musicie nauczyć się pracować tym materiałem. I to jest takie klucz, które otworzyło mi bardzo oczy po tym szkoleniu, że... Wypuściłem nieraz samochody, które posiadały jakieś mankamenty, no nie będę oszukiwać. Staramy się robić jak najlepiej, ale nieraz po prostu coś nie wyszło no i trzeba było się albo z tym pogodzić, albo wymieniać. Przy jakichś takich mocnych wtopach po prostu wymienialiśmy element na nowy, ponosząc koszty, a przy takich mniejszych rzeczach no po prostu szło to dalej. Jest to ta standard, myślę, że sami też przyznacie rację, że nieraz się po prostu coś odpuszcza, bo no, gdzieś ten budżet trzeba połatać. Nie każdy chce płacić Kwotę, którą byśmy sobie pierwotnie zażyczyli, i, i w tym wszystkim gdzieś tam jakieś oszczędności są. Fajnie, żeby ich nie było, dlatego postanowiłem pracować na xp u i, I zarówno nie będzie oszczędności, ale też nie będzie niskich wycen. I to jest dla mnie krótka piłka. Jeżeli ktoś będzie chciał jakości, po prostu przyjedzie do nas i to dostanie. Taki jest plan, i nie wyobrażam sobie wypuścić już jakikolwiek samochód z jakimikolwiek mankamentami, bo wiem, że nad wszystkim da się wypracować. Może na samochodzie nie być żadnych silveringów, żadnych przeciągnięć, Żadnych duszków, żadnych sywków. Wszystko to się da zniwelować podczas pracy z materiałem. I to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Oczywiście nie każda folia nam na to pozwala. Mamy folie, które jak poderwiemy po zaraklowaniu, no to już niestety klej się rozwartwia albo klej gdzieś tam się psuje i nic z tym nie zrobimy. Folia jest do wyrzucenia. Mamy sytuację, w którym przeciągniemy materiał, jest na tyle elastyczny, jakieś takie folie koreańskie, chińskie że niestety folia nam się rozciągnie i już niestety trzeba będzie to docinać. Więc wartość tego, że mamy formatki już też nie wchodzi w grę. A sam fakt tych formatek też jest oczywiście temat rzeka. Mamy firmy, które oferują formatki tak naprawdę nie wiadomo skąd. Nie jest, nie jest to w żaden sposób weryfikowane, badane. Przynajmniej w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego ustalić. Gdzie przy xpl są to szablony, które są zanim są wypuszczone do rynku no, to są weryfikowane przez instalatorów, przynajmniej aktualne szablony, które cały czas są dodawane. Nie wiem, jak to jest ze starymi szablonami, żeby ktoś mi nie zarzucił, że, a ja klejemy xpl em i coś tam nie pasowało. Po pierwsze, szkolenie, żeby wiedzieć, jak pracować materiałem, a po drugie, tyczy się to właśnie aktualnej sytuacji. Takie małe sprostowanie. W związku z czym, no, trzeba wybierać sobie firmy do współpracy, które spełniają nasze wymagania. Ja natomiast byłem na tyle wymagający, że. Mało, która firma spełniała moje oczekiwania, jeżeli chodzi o materiał. Choć nie powiem, Alfa Romeo, moja tutaj, stojąca tutaj obok, na którą patrzę, jest oklejona nie XPL em Jestem turbo zadowolony. Materiał był naprawdę bardzo przyjemny. Co nie było przyjemne, to. albo nieprzyjemne, po prostu nijakie, czyli współpraca. Jednak mi zależy na tym, aby dogadywać się z firmami w taki sposób, żebyśmy oboje mogli czerpać korzyści z tej współpracy, a nie tylko puszczać przelewy i fakturować e, koszty. W związku z czym, no, tutaj nie było żadnej chemii większej niż po prostu zamówienia. No i tyle, dlatego nie podjąłem rękawicy dalej. A sam fakt braku właśnie jakichkolwiek produktów instalacyjnych poza folią też gdzieś tam do tego wszystkiego nie pomagał, choć sama instalacja przebiegła bezinwazyjnie, bezproblemowo. No nie licząc tylnej klapy, akurat w jest ona dosyć problematyczna. I przyznam szczerze, nie wyszła, w związku z czym musieliśmy sobie poradzić z brytu. Z brytu już wszystko poszło bezproblemowo. Być może jakbyśmy też byli zaproszeni na takie rozeznanie, szkolenie z instalacji tej marki folii. Nie będę Wam zdradzać. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Ci, co nie wiedzą, to mogą się ewentualnie domyślać. Albo na pewno się nie domyślać. To jest nieistotne w gruncie rzeczy. To był materiał, który ma ogólnie przedstawić, jaka jest sytuacja na rynku. A jest po prostu no nieprzyjemna, no bo tak jak mówię, mamy dystrybutorów, mamy sklepy, które sprzedają materiał i nic poza tym. A są firmy, które nie sprzedadzą ci materiału, póki nie będziesz się chciał wyszkolić i poznać tego bliżej. I to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Jest jedna oczywiście, kolejna rzecz, którą warto w tym wszystkim dodać. Lecimy dalej? Ja już od dawna tak naprawdę miałbym Xpelau u siebie. Gdyby nie fakt, że miałem wrażenie, że jest bardzo niedostępny, że jest to marka nie tylko że bardzo droga, to jeszcze taka, która wybiera sobie do współpracy firmy z najwyższej półki i tak dalej, że to tak naprawdę ty musisz się postarać o nich, niż po prostu przyjść zapukać i wyłożyć pieniądze. Okazuje się, że nie, okazuje się, że jest to marka, która jest bardzo otwarta na nowych gości, na nowych partnerów. Co prawda, współpracują z największymi firmami na świecie, w związku z czym siłą rzeczy próg wejścia jest dosyć wysoki, ale wszystko jest do zrobienia, kwestia jest chęci. A co jest fajne, że ta firma te chęci posiada, po prostu trzeba wziąć i spróbować, zadzwonić, przekonać się i się cieszyć tym, że można współpracować naprawdę na wysokim poziomie. Co mam nadzieję, ja będę mógł realizować w przyszłości, a wy będziecie mogli oglądać te realizacje na bieżąco. Wracając jeszcze do tej X7, tutaj puszczę Wam materiał, jak wyglądała taka instalacja folii na XPEL na, na tym właśnie BMW. Był to robiony full front razem z progami, także chwilowy przerywnik na łyk kawy. Ja po zainstalowaniu folii na X7 po tym filmiku, który przygotowaliśmy, przejdę do takiego podsumowania i jeszcze taki jeden mały gwóźdź do trumny całego tematu postaram się wbić, więc osoby zainteresowane takim podsumowaniem z pikantnym. Muszę jeszcze chwilę się uzbroić w cierpliwość. I tu wiesz, że ich się nie? Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. To taka mała, szybka zajawka, pozwoliła mi przynajmniej złapać oddech między nagrywkami, złapać myśl. Przejdę płynnie do żółknięcia folii. Słuchajcie, ja bardzo mocno zwracam uwagę na to, żeby instalacja, którą wykonujemy była długotrwała. To jest coś, co właśnie bolało mnie najbardziej, że klient musi wydać bardzo dużo pieniędzy, nie oszukujmy się, nie jest to tania usługa. A finalnie, po dwóch, trzech latach, musisz się zastanawiać, co ma z tym zrobić, bo samochód wygląda bardzo źle po prostu. A sam sytuacje, że wygląda bardzo źle po dwóch, trzech miesiącach, i niestety nam też się taka zdarzyła. Też nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tutaj na szczęście z firmą, z którym, na której wtedy pracowałem, i folię, którą zainstalowaliśmy na samochód, udało się zreklamować dosyć pozytywnie. Co prawda, trzeba było się troszeczkę gdzieś tam nagimnastykować, żeby zrozumienie z drugiej strony wystąpiło. Ale finalnie wystąpiło, więc temat uważam za dobrze zakończony. Natomiast chcę, żebyście mieli też na uwadze, właśnie wybierając markę do współpracy, żeby to była marka, którą stać na to, żeby nie dość, że zapłacić Wam za nowy materiał, jeżeli jakiś jest wadliwy, czyli karty gwarancyjne, które są wypisywane, a nie tylko po prostu dorzucane do rolki, bo to jest akurat no, pewien absurd, który ma miejsce też. No nie oszukujmy się, jeżeli dana partia ma wadę fabryczną, bo coś tam zostało zmienione, bo coś tam zostało źle dopilnowane na kontroli jakości w fabryce, no to my musimy mieć możliwość zweryfikowania tego. Jeżeli gwarancja polega na tym, że po prostu jest blankiecik niewypisany, nie ma rolka, którą dostajemy, materiał w postaci chociażby formatek z rolką, nie ma wypisanego numeru rolki, czyli producent nawet nie jest w stanie zweryfikować, co to był za materiał? No to nie oszukujmy się, ale w jaki sposób będziemy chcieli rościć swoje prawa? Do reklamacji, do gwarancji. Na gębę, no wszystko można. Natomiast ja wolę spać spokojnie, wolę mieć nie tylko dla siebie święty spokój, ale też dla klienta, że on dostaje materiał, który jest po prostu wypisany z numerem gwarancyjnym. Ktoś jest w stanie to zweryfikować, dojść do tego, gdzie to zostało zrobione, jak to zostało zrobione, dzięki czemu gwarancja zdecydowanie łatwiej postępuje. A firma, która prezentuje sobą wysoki poziom nie tylko marketingu, ale przede wszystkim wysoki poziom całego brandu, zdecydowanie łatwiej usprawni proces reklamacyjny, gwarancyjny i zapłaci Wam zarówno za folię, jak i za ponowną instalację, no bo w końcu ktoś musi te koszty pokryć, więc to jest taka mała przestroga a propos przepraszam, żółknących folii. I różnych właśnie takich wad, które niestety na grupach często spotykam. I to jest właśnie jeszcze taki mały gwóźdź do, do tego przykrego tematu, który niestety właśnie jest przykry. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie coraz to lepiej. Teraz już po tym szkoleniu i po rozpoczęciu współpracy z XPem zaczynam nabierać naprawdę pozytywnych wrażeń na temat tego całego produktu. Natomiast przykre w tym wszystkim jest to, że też na grupach, słuchajcie, panuje straszna, na grupach facebookowych, tak zaznaczę. Bo tam w sumie, raczej już teraz nie uczestniczę, ale czasami sobie czytam, pasuje, pa, panuje tam wielkie bagno, łajno straszne. Uważam, że taką przykrość, jaką ludzie sobie mogą robić z tej samej branży, z tej samej profesji, to jest niesamowite. Słuchajcie, uważam, że nie powinno być żadnych komentarzy, jeżeli one nie mają komuś poprawić sytuacji. Po co chcesz człowieku pisać i pouczać kogoś, że jest debilem, że jest taki siaki owaki, jeżeli nie chcesz mu tym pomóc? Chcesz zrobić z siebie króla świata? Nie wiem, czy Twoje ego wymaga tego łechtania samego siebie tak naprawdę? Słuchajcie, no takich tematów tam jest mnóstwo. Wysta no wpiszcie sobie jakąkolwiek grupę na Facebooku, PPF i tak dalej. Zobaczcie, jak ktoś pyta o radę, pyta o pomoc i zaraz jest pociskany, że chłopie, jak nie umiesz, to po co, po co to robisz? Po co się bierzesz za coś, czego nie potrafisz? No każdy kiedyś zaczynał. Nie każdy zaczyna od szkolenia, bo też uważam, że rozpoczynanie swojej przygody z foliami od szkolenia Okej, okay, może mieć sens, jeżeli pójdziecie na sensowne szkolenie. Natomiast ja sam byłem osobiście na szkoleniu, na którym się nic nie dowiedziałem. Totalnie, tak naprawdę, nie dało mi to żadnych nowych umiejętności, poza tym, co intuicja mi podpowiadała. Nie umiałem też tego zrozumieć do końca, bo ktoś nie wytłumaczył tego procesu w całości. Słuchajcie, tutaj XPL proponuje szkolenia czterodniowe, a od przyszłego roku szkolenia pięciodniowe. I nie chodzi o to, żeby mieć większą praktykę, ale przerobić problemy. Przerobić tematy, które będą w trakcie pracy występować. Nie da się tego zrobić w jeden dzień. Co prawda ja sam osobiście mam zamiar wprowadzić szkolenia dwudniowe od przyszłego roku, które będą się tyczyły instalacji folii. Natomiast będą to elementy podstawowe. Będziemy pokazywać jak okleić maskę, będziemy pokazywać jak okleić wnęki pod klamkami, czy próg załadunkowy bagażnika. Natomiast po takim szkoleniu nikt nie ma co w ogóle podejmować się oklejenia zderzaka, bo to są zupełnie inne płaszczyzny, zupełnie inaczej się pracuje tą folią. Wiadomo, w jakiś sposób jest to wspólne, jest to spójne, ale mimo wszystko wymaga od nas zupełnie innej wiedzy, innego doświadczenia, innego obycia z materiałem, bo maskę myślę po takim szkoleniu każdy, po nawet prezentacji, każdy będzie mógł podjąć i spróbować, bo nie jest to specjalnie skomplikowana. oczywiście mam na myśli większość przypadków, bo zaraz ktoś mi wyjedzie z jakimś frikowym samochodem i powie, że no to spróbuj to, kozaku. Właśnie do tego zmierzam, że na tych grupach cały czas jest taka, taki jad takich, nawet nie nazwę tego hejtem, bo powiedzmy sobie szczerze, ich, może nikt nie ma na celu kogoś tam super krytykować, albo czasami jest nawet wręcz taka pozytywna krytyka, ale mimo wszystko wybujałe ego aplikatorów jest no przepiekielnie duże. Są to osoby, które myślą, że są najlepsze na świecie, a szczególnie w Polsce to już w ogóle, że nie ma nikogo, kto potrafi tak aplikować jak oni. Być może tak, natomiast pochwal się, pokaż to swoją pracą, a nie komentarzem. Słuchajcie, ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ma czas na pisanie tych komentarzy, to znaczy, że jednak u niego w firmie to nie ma tyle roboty. Ja jak jestem. w ciągu pracy, w toku pracy. Co prawda jestem też trochę influencerem, więc moją rolą jest odpisywanie na pewne treści. Natomiast, jak pracowałem w studiu detailingowym i nie zajmowałem się marketingiem tym internetowym, który teraz możecie zobaczyć, który tak w takich materiałach się objawia, to nie miałem czasu i nie mogłem sobie pozwolić na jakiekolwiek komentarze. Co prawda czytałem coś na zasadzie rozeznania rynku, budowania doświadczenia i tak dalej. Ale w życiu nie mógłbym sobie pozwolić na jakieś głębsze analizy i komentarze, dlatego że nie miałem na to czasu. Byłem zajęty robotą. A te osoby, które były super profesjonalistami i po prostu wylewają w komentarzach cały żal życia, cały ból dupy po prostu na innych, nowicjuszy przede wszystkim, albo osoby, które popełniły jakiś błąd, ale nie są tego świadome, no to jest po prostu cholernie przykre. Mam nadzieję, że takie osoby, no, że karma do nich wróci eee, i tyle. To jest takie przemyślenie na temat tego, co się dzieje na Facebooku. Sam kiedyś nawet byłem autorem jednego z postów, który miał olbrzymią ilość komentarzy i ludzi, którzy tam mieli interakcję z tym. Co prawda, strony były podzielone. Połowa osób mówiła, że mam rację, połowa osób mówiła, że jestem debil i się nie znam, a się wypowiadam. Choć napisałem wprost: nie jestem aplikatorem. Pytam o opinię ludzi doświadczonych, to mimo wszystko ktoś mi pociskał, że się nie znam. No, przecież po to są te grupy. Ja mam grupę, zostań detailerem, słuchajcie, tam na tej grupie jestem osobiście moderatorem i wypuszczam tylko posty i dopuszczam tylko komentarze, które są pomocne. Jeżeli nie chcesz komuś pomóc, to odpuść. Po co masz sobie i komuś psuć krew? Bez sensu. Takie przemyślenie na temat folii ochronnych. Folie ochronne są naprawdę bardzo fajną technologią. Uważam, że samochody fabrycznie powinny być oklejane. Wiadomo, że czasami jest to niewykonalne, albo być może nawet dojdzie do tego, że fabryki same będą na etapie produkcji samochodów oferować możliwość oklejenia samochodu, choć nawet z tego co wiem, XPEL w niektórych markach ma taką funkcję, że można sobie, nie wiem, chyba ręcz rowera kupić i zamówić go w cenniku i on będzie wyklejany w fabryce. Co prawda, dalej robi to człowiek, więc wolałbym mieć większą kontrolę jako klient nad tym żeby mi to człowiek okleił, którego mam okazję przywitać i podać mu rękę i ewentualnie przyjść do niego i powiedzieć, słuchaj, tutaj coś tam mi się nie podoba, albo nie wiem, w trakcie eksploatacji tu coś tam się odkleiło, bo kreszerem zajechałem i tak dalej, i tak dalej. Więc wolałbym mieć nad tym większą kontrolę. Sam jako klient nie dałbym tego zrobić salonowi bezpośrednio. Wiadomo, że salony współpracują z markami i tak dalej, więc siłą rzeczy jakaś tam inna firma zewnętrzna zwykle to realizuje, ale wolałbym wiedzieć, co to za firma gdzie jest, gdzie ma siedzibę, kto jest jej właścicielem, żeby mieć nad tym wszystkim większą kontrolę. To jest takie a propos przemyślenie właśnie dotyczące realizacji zewnętrznych. No. Dobra, podsumowujemy materiał, bo trwały jakieś pół godziny, rozgadałem się bardzo. Miałem naprawdę taką głęboką potrzebę wylać, no trochę żal na cały ten rynek, dlatego, że błędy, które powstawały na moich instalacjach wynikały właśnie z zepsutego rynku. I podsumowanie będzie następujące. Przyznaję się do błędu. Okazuje się, że to ja nie miałem racji, że to ja źle instalowałem folię. Co prawda, tak jak mówię, były to delikatne niuanse, które wpływały na, na, na te 100% wyglądu tych samochodów, więc nie był to jakiś super dramatyczny problem, ale wynikało to z braku mojej wiedzy. Jeszcze nie uważam, żebym wiedział wszystko, natomiast wiem już na tyle dużo dzisiaj, że mogę te problemy, które miałem dotychczas. Śmiało zniwelować, śmiało mogę stwierdzić, że Okej, okay, to jest nie jest moja wina, a to jest moja wina. I to mogę z czystym sumieniem dzisiaj przyznać, że nauczyłem się tego z marką Xpel. Żałuję, że z żadną inną marką nie byłem się w stanie tego nauczyć, pomimo, że dużo razy prosiłem, dużo razy interesowałem się tematem, wytłumaczcie, z czego coś wynika. I żadna marka nie była w stanie pomóc. Ale tak to jest, jeżeli markę zakłada. Nie wiem, jakiś właściciel jakiegoś studia detailingowego, nawet jest powiedzmy dobrym aplikatorem, ale totalnie nie ma czasu na bycie technikiem w swojej marce, którą stworzył. I po prostu interesują go tylko liczby, ile folii się sprzedaje. Ma handlowców, ci handlowcy to sprzedają. No i handlowiec nie ma pojęcia w ogóle nic o aplikacji, a nawet jak ma takie podstawowe pojęcie, bo ktoś mu zrobił szkolenie, to finalnie nie wie, w jaki sposób to przedstawiać. Słuchajcie, szkolenie również wymaga wiedzy, jak szkolić. I to jest coś, czego mi brakowało właśnie w tych wszystkich współpracach, które podejmowałem z tymi firmami. Nie było osoby kompetentnej do wytłumaczenia, z czego wynika to, z czego wynika tamto, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy tylko mówili, jesteś noga, nie znasz się, wszystko jest dobrze, my mamy super materiał, a ty po prostu nie wiesz, co robisz. Ale jak przyszło co do czego wytłumacz, no to niestety, to idźcie na szkolenie, to będziesz wiedział. Jeżeli kiedykolwiek będziecie zamawiać materiał i ktoś Wam powie, idźcie na szkolenie, to będziesz wiedział, to wiedzcie, że nie, nie współpracujcie z taką firmą, bo finalnie będziecie sfrustrowani, zirytowani tak jak byłem ja. Oczywiście za, zachęcam do tego, żeby skorzystać finalnie ze szkolenia, natomiast zrobić to świadomie, zrobić to. No, myślę, tak jak ja, poszedłem do ich spela właśnie po to, żeby nauczyć się prawdziwej realizacji, prawdziwej pracy. I za to dziękuję, za taką możliwość. I Wam tego też życzę, żebyście z niej skorzystali. Tym przemyśleniem kończę na dzisiaj. Było trochę przydługie, więc osobom, które dotrwały do końca, bardzo dziękuję. Możecie napisać na samym dole komentarz, nie wiem, xpl, jako że dzisiaj trochę oddałem hołd tej marce za to, że zechciała mnie czegoś nauczyć. Będę za to bardzo wdzięczny. Będę wiedział przynajmniej, ile z Was dotrwało do końca i ceni sobie moją merytorykę, którą staram się Wam przedstawiać, przemyślenia, opinia na temat. Ogólnie rynku detailingowego, bo jest to bardzo fajny, ale też skomplikowany rynek, jeżeli chodzi o osoby w nim pracujące. W kolejnym materiale powiem coś nieco więcej na temat rozpoczęcia pracy w detailingu jako osoba nawet niedoświadczona, albo osoba, która totalnie nie ma finansów na rozpoczęcie. Pokażę Wam kilka pomysłów, jak ja bym to dzisiaj zrobił. Co nieco opowiem o tym, w sumie, jak ja zacząłem, bo jest to trochę powiązane. Może kogoś to zainspiruje, więc jeżeli jesteście zainteresowani tą treścią, no to wyczekujcie na następnego podcastu. Pojawi się on już niebawem. Tymczasem żegnam Was. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach. Napędza to nasz kanał i produkcję na przyszłość. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.